Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Myślę, że mawiają tak najczęściej ci, którzy chcieliby odnaleźć niebo na ziemi, poukładać swoje sprawy w doczesności tak, aby żyło się wygodnie, aby Bóg stał na straży ustalonego przez nich porządku. W tej perspektywie życia doczesnego szukanie tego, co nowe, może powodować zamieszanie i burzyć upragniony spokój. Jednak właśnie taki zamęt może być niezbędny do nawrócenia, do prawdziwego i głębokiego spotkania z Bogiem. Oczywiście można różnie rozumieć znaczenie pojęcia ciekawość. Może być ciekawość, którą określimy jako bycie wścibskim. Ciekawość, która będzie zamykać na Bożą obecność, bo zamiast starać się widzieć swoje życie właśnie w perspektywie Bożego daru, Bożej obecności, będziemy kręcić się wokół cudzych spraw, przysłaniając nimi Boga i tak naprawdę czyniąc nas niezdolnymi do postawy miłosierdzia i wyrozumiałości. Sprawi to, że nie będziemy potrafili spojrzeć na innych oczami Jezusa, pełnymi litości i nadziei, jaką pokłada w każdym z nas. Spojrzeniem, które mnie odkrywa mnie jako największe dobro. Dobro, którego sam Bóg pragnie dla siebie. Może być też ciekawość, która sprawiła, że Zacheusz postanowił wyjść ze swojego poukładanego życia, poddając się pragnieniu serca. Ta sytuacja dobrze ukazuje prawdę o tym, że Bóg często posługuje się językiem pragnień, rodzi w nas myśli, które niepokoją, które prowadzą ku temu, co nieznane. To język wiary, do której zaprasza każdego z nas Bóg. Czyni to zawsze bardzo delikatnie, konsekwentnie, a także nade wszystko nieustannie. Nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy przygotowani na Boże poruszenia, kiedy wszystko w naszym życiu wydaje się być poukładane i gotowe do przyjęcia Bożego zaproszenia, do pójścia drogą nawrócenia. Ale przemawia do nas tym językiem szczególnie wtedy, kiedy przestajemy iść Bożymi drogami. Wtedy Bóg najbardziej pragnie do nas przyjść. To dlatego wybiera dom Zacheusza, dom celnika i grzesznika, bo on najbardziej potrzebował Bożej obecności. Bóg pragnie spotkania z każdym z nas. Niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdujemy, niezależnie od tego, jaki jest nasz grzech. Trzeba tylko odwagi, aby wyjść z własnej strefy komfortu. Podobnie jak Zacheusz, przekroczyć lęk przed podjęciem trudu spotkania z Jezusem. Nawet wtedy, kiedy będę musiał narazić się na ośmieszenie. Uznając Boga za najważniejszego w moim życiu, za jedynego Pana i Zbawiciela, wybieram drogę nawrócenia. To sprawi, że będę mógł odpowiedzieć z radością na Jezusową prośbę. Dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu.